W tym odcinku przedstawię Wam 5 przedsprzedaży oraz 6 premier z minionego tygodnia, a są to m.in. przedsprzedaż Star Wars Shatterpoint od wydawnictwa Rebel, premiera The Two Hires od wydawnictwa Albi, premiera gry Carta Ventura Oklahoma od wydawnictwa Muduko, a do wygrania będzie przedpremierowy egzemplarz gry o mózg od wydawnictwa Muduko. Lecimy z materiałem. Cześć, witajcie w 86. odcinku planszówkowych newsów. Jak co piątek mam dla Was trochę najświeższych informacji. Przez ten tydzień na kanał udało mi się wrzucić plany wydawnicze Portal Games na 2023 rok, ocenić jakość gry Nanga Parbat, czy też podsumować najbardziej wyczekiwane polskie premiery w czwartym tygodniu 2023 roku. Jak ktoś nie widział filmów, to linki zostawiam w opisie. Grę Ostatnia Wiadomość z ostatniego odcinka wygrywa... Moje gratulacje, odezwij się do mnie na Facebooku albo mailowo. A ten odcinek można powiedzieć, że przejęło wydawnictwo Muduko. Będzie aż o 4 grach z ich logo, a w dodatku sponsorują przedpremierową nagrodę, czyli grę o mózg. A żeby wygrać, oczywiście musisz subskrybować ten kanał. A do tego odpowiedz w komentarzu, jaką imprezową grę ze swoimi znajomymi lubicie najbardziej. A imprezowa nowość od Muduko może być właśnie wasza. A regulamin jak zawsze w opisie, nie ma co przedłużać, krótkie intro i zaczynamy. No dobrze, no to zacznijmy od przedsprzedaży, a pierwszą z nich będą eksplodujące kotki zombie od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 2 do 5 graczy na około 15 minut oraz od 7 roku życia. Ocena na BGG 6,7 przy 116 głosach, a jej cena to około 80 zł. Oszukaj przeznaczenie, wywiń się z łap śmierci i graj dalej, nawet po spotkaniu eksplodującego kotka. Skorzystaj z mocy potężnych kart, by przenieść puchatą bombę albo jej uniknąć. A jeśli przydarzy ci się nieszczęście, wstań z grobu, aby rozsmakować się w zębie i mózgach współgraczy. Eksplodujące kotki zombie to samodzielna talia 61 kart z zupełnie nowymi ilustracjami, nawiązującymi do klimatu horroru. Część z nich to mechanizmy znane z gry podstawowej, ale są też zupełnie nowe efekty. Na czele z kotkami zombie, pozwalającymi pozostać w grze nawet po spotkaniu z eksplodującym kotkiem. A kolejna gra to Spór Obór 2 na Tamę Marsz od wydawnictwa Muduko. Jest to gra dwuosobowa na około 30 minut oraz od 8 roku życia. Ocena na BGG 7,2 przy 814 głosach, a w sklepach znajdziecie ją za około 50 zł. Spór Obór 2 na Tamę Marsz to asymetryczna gra taktyczna, w której gracze wcielają się w dwóch dowódców prowadzących swoich poddanych w bitwie o rzekę. Celem atakującego jest uszkodzenie czterech tam lub przebicie się przez jedną tamę na drugą stronę rzeki. Obrońca nie może do tego dopuścić. Jego zadaniem jest zmuszenie najeźdźcy do odwrotu i przetrwanie najazdu. Do walki gracze będą wysyłać formacje zwierząt zamieszkujących polskie rzeki i tereny podmokłe. Między innymi czaple, sumy, bobry, ważki czy salamandry. Spór Obór 2 na Tamę Marsz to kontynuacja bestselleru Spór Obór. Autorem gry jest także Rainer Knicia, a za ilustrację ponownie odpowiada Piotr Sokołowski. Teraz może jakieś imprezowe klimaty, czyli gra o mózg od wydawnictwa Muduko. Jest to gra od 2 do 5 graczy na około 15 minut oraz od 8 roku życia. Ocena na BGG 7,2 przy 148 głosach, a jej cena to około 50 zł. Gra o mózg to doskonały prezent dla fanów zombie i miłośników prostych, ale emocjonujących gier imprezowych. Dzięki kieszonkowemu formatowi można łatwo zabrać grę ze sobą, a brak jakiegokolwiek tekstu na kartach czyni z niej idealny wybór do zabawy w towarzystwie osób mówiących w różnym języku. Jednym z autorów jest Bruno Catala, jeden z najbardziej uznanych twórców gier planszowych, a sama gra to dynamiczna rozgrywka z lekką negatywną interakcją. W sklepach możecie już składać preordery na grę Uśpieni Bogowie od Lucky Duck Games. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 60 do 120 minut oraz od 13 roku życia. Ocena na BGG 8,4, a zebrała 6600 głosów. A w sklepach możecie już ją dorwać za 270 zł, co jest bardzo, ale to bardzo dobrą ofertą. Uśpieni Bogowie to kooperacyjna gra kampanijna. Gracze wspólnie eksplorują rozległy świat, podejmują wyzwania i walczą z przeciwnikami, a każda decyzja może odmienić los kampanii. Ogromny otwarty świat przedstawiony jest w postaci atlasu. Każda strona przedstawia jedynie niewielki fragment odkrywanego świata. Zwiedzane wyspy opisane są w obszernej księdze przygód. Każde miejsce kryje swoją historię, nowe postaci czy cenne skarby. Jedna kampania trwa od 15 do 30 godzin, a system gry pozwala przerwać i zapisać kampanię w dowolnych momentach. A teraz coś dla fanów Gwiezdnych Wojen. Star Wars Shatterpoint, zestaw podstawowy wraz z 4 dodatkami od wydawnictwa Rebel. Jest to gra dwuosobowa od 90 do 120 minut oraz od 14 roku życia. Cena podstawki to około 650 zł, a cena dodatków od 200
200 do 300, czyli łącznie wychodzi już ładna sumka. Jest to pojedynkowa gra figurkowa dla dwóch osób, w której przejmujemy kontrolę nad kultowymi postaciami z galaktyki Star Wars i ich sojusznikami, walcząc ze sobą o to, kto pierwszy osiągnie cele misji. Zbuduj swoją drużynę, rzuć wyzwanie przeciwnikom i rozegraj mnóstwo ekscytujących bitew, które przesądzą o losach galaktyki. Pamiętaj, że najlepsi dowódcy to ci, którzy szybko przystosowują się do sytuacji pośród chaosu bitwy i korzystają z dobrodziejstw mocy. Figurki oraz tereny zawarte w grze nie są pomalowane i wymagają samodzielnego złożenia. Dodatki kryć się oraz lepsza pozycja wzbogacają pola bitwy o różne elementy terenu. A dodatki Witajcie generał Obi-Wan oraz podwójna duma hrabia Doku wprowadzają nowe oddziały do gry. Witajcie w dziale premier, a pierwszą z nich będzie dodatek do gry Wyspa Kotów, Kociaki i Bestie od wydawnictwa Lucky Duck Games. A cena tego dodatku to około 95 zł. Dodatek Kociaki i Bestie wprowadza trzy niezależne moduły: Kociaków, Bestii i Wydarzeń. Moduł Kociaków premiuje bycie najszybszym graczem każdego dnia i wprowadza nowe możliwości, jednocześnie nie komplikując gry. Moduł Bestii od początku daje graczom większe możliwości. Bestie wprowadzają niewiele nowych zasad, ale gra z tym modułem może być wyzwaniem. Moduł Wydarzeń przeznaczony jest dla doświadczonych graczy. Wprowadza nowe wyzwania i zasady oraz ma duży wpływ na strategię graczy. Coś dla fanów czarnego humoru, Memento Mori od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 1 do 10 graczy, od 15 do 30 minut oraz od 12 roku życia. Ocena na BGG 6,9 przy 23 głosach, a jej cena to około 50 zł. Ta nietypowa gra quizowa pozwoli ci poszerzyć wiedzę o znanych osobach, w dodatku w atmosferze doskonałego, choć czarnego humoru. Prócz podstawowego trybu gry, instrukcja opisuje też szereg dodatkowych wariantów, w tym kooperację, tryb eliminacji graczy oraz zabawę w kim jesteś. Memento Mori to gra karciana, w której staramy się uporządkować postacie na podstawie ich dat urodzenia, śmierci i długości życia. Zwycięży osoba, która popełni najmniej błędów. Dodatek do wielkiego hitu to Jago Tne, Awanturnicy i Druidzi od wydawnictwa Rebel, a jego cena to 45 zł. To rozszerzenie wprowadzające dwie nowe klasy bohaterów. Awanturników, którzy doskonale sprawdzają się w walce, oraz ujarzmiających moce natury druidów. Wraz z nimi zmienia się nieco jeden z warunków zwycięstwa. Zamiast 6 musimy zebrać przedstawicieli 7 różnych klas. Lubicie klasycznie wyglądające gry? No to może Lucky Jack, czy masz szczęście w kartach od wydawnictwa Muduko będzie właśnie dla was. A jest to gra od 2 do 6 graczy na około 20 minut oraz od 8 roku życia. W sklepach znajdziecie ten tytuł za około 32 zł. Odgaduj zamiary przeciwników, blefuj i wyciągaj asy z rękawa. Napięcie, szczęście, strategia i ryzyko stworzą wybuchową kombinację, która ożywi każdy wieczór w gronie rodziny i znajomych. Lucky Jack to prosta gra karciana, która spodoba się fanom ryzyka. To doskonała opcja na domówkę, spotkanie ze znajomymi czy wieczór z rodziną. Z uwagi na prostotę rozgrywki i podobne emocje, Muduko polecają zwłaszcza fanom wirusa. Wydawnictwo Albi po cichu wypuszcza kolejny fajny tytuł. A mówię tutaj o grze The Two Hires. Jest to gra od 1 do 2 graczy, od 30 do 60 minut oraz od 10 roku życia. Ocena na BGG 7,5 przy 47 głosach, a promocyjna cena w sklepie Albi to 125 zł. Two Hires to strategiczna, rywalizacyjna gra typu tableau building. Gracze wcielają się w rolę dwójki rodzeństwa, próbujące zaimponować swojemu ojcu, który jest królem. Zwycięzca zgarnia koronę. Gracze budują karty z budynkami, wykorzystując trzy zasoby: drewno, zboże i kamień. Gra składa się z 6 wymiennych modułów, z których każdy zawiera 9 budynków. W każdej rozgrywce gracze wybierają 3 z tych modułów, dzięki którym gra staje się regrywalna. Karta Ventura Oklahoma od wydawnictwa Muduko. Jest to gra od 1 do 6 graczy na około 60 minut oraz od 10 roku życia. Ocena na BGG 7 przy 199 głosach, a jej cena to 40 zł. Przenieś się do Stanów Zjednoczonych połowy XIX wieku i wciel się w Basarifca, niewolnika, który całe swoje dotychczasowe życie przepracował na plantacji bawełny. Gdy nadarzy się okazja, nie zastanawia się ani chwili. Czas na ucieczkę. Przeżyj historię zapisaną na kartach i podejmij decyzje, które poprowadzą cię do różnych zakończeń. I to tyle. Dzięki, drogi widzu, że obejrzałeś odcinek w całości. Powodzenia w konkursie, trzymajcie się i do następnego.